To nie jest kolejne wystąpienie pseudomotywacyjne. Zamiast niego odpowiem na jedno pytanie. Eliminacja czego pomoże ci odnieść sukces? Odpowiedź jest tyleż zaskakująca, co metaforyczna. Pomoże ci wyrwanie zęba. W każdym razie, właśnie tak, wyrzucenie ze swojego życia rzeczy, które są złe, nazywa autor książki Reguły sukcesu Henry Cloud. To książka mało znana, ale właśnie o niej opowiem. Nazywam się Przemysław Kłótny, a to jest kanał Dobra Mowa. Niezmiennie zachęcam Cię do subskrypcji i polubienia bądź skomentowania materiału, jeśli uznasz, że jest ciekawy oczywiście. I w wystąpieniach i przede wszystkim w życiu ważne jest, by nie dać się odciągać od naszych celów rzeczom niewłaściwym. Jak to jednak robić? Henry Cloud opisuje 9 reguł sukcesu, a ta pod tytułem Wyrwi ząb jest druga w kolejności. Czym jednak jest sukces? Nie chodzi tu wyłącznie o sukces materialny, a może nawet o ten chodzi w najmniejszym stopniu. Sukcesem jest w optyce Henry'ego Klauda choćby dobre samopoczucie, świadomość, że idziesz w dobrą stronę, co w konsekwencji przynosi korzyści, także materialne. Czym dla mnie jest sukces? W dużej mierze, elementarną wewnętrzną równowagą, świadomością, że wykorzystuję swój potencjał najlepiej, jak potrafię. Owszem, ma znaczenie to, że wydałem książkę w prestiżowym wydawnictwie, że jestem mistrzem Polski w przemowach, tym jednak nie żyję na co dzień. Na co dzień żyje sam ze sobą, otoczony troskami jak każdy inny. Henry Cloud pisze, że wszystko to, co odciąga nas od naszego głównego celu, jest problemem. Czy jednak się go od razu pozbywać, czy pracować nad nim w inny sposób? stanowi jedno z najważniejszych pytań. Jak bowiem postąpić w związku, który nie przynosi ci dobra? Od razu odejść czy dać kolejną szansę i kiedy to zrobić? Wśród rzeczy, które spędzają nam sens powiek, Cloud wyróżnia no właśnie związki, nie tylko romantyczne, to może być twoja znajomość z kimś, kto ciągnie cię w dół. Działanie nie prowadzące cię tam, dokąd chcesz i tu oczywiście ważne jest w ogóle wiedzieć, dokąd chcemy iść. Rzeczy, których nie używasz które nawet cię nie kosztują, ale które nie przynoszą żadnych korzyści. Czas poświęcany na to, co nie przyczynia się do Twojego dobra. Tylko pomyśl o godzinach spędzonych nad smartfonem. Co jest kluczowe? Znalezienie tego, co złe, wydobycie tego na światło dzienne i potraktowanie jak zęba, wyrwaniem bądź pląbą. Ciekawie autor ujmuje temat rzeczy, którym poświęcamy energię, które nie są jej godne. Kontrahent cię wystawił i stracisz trochę pieniędzy? Musiałbyś się z nim szarpać z niewiadomym skutkiem? Masz jakąś sprawę do wyjaśnienia z kimś, ale ten ktoś cię unika. Zostaw to. Po co? By móc mieć więcej energii na sprawy przynoszące realną korzyść. Chodzi o to, byś miał, miała miejsce na rzeczy, które są naprawdę ważne i godne twojej uwagi. Co nas jednak powstrzymuje przed rozwiązywaniem problemów w mniej lub bardziej stanowczy sposób? Klaut wyszczególnia lęki, które wszyscy tak dobrze znamy no, lepiej bądź gorzej lęk przed oceną, lęk przed czyjąś złością lub bólem poczucie winy, gdy stawiamy komuś czoło brak umiejętności komunikowania pewnych spraw wręcz paraliż w obliczu tych osób, które podejmują z nami walkę. Wszystkiego tego jednak można się nauczyć. Kluczowe są: zdolność dostawiania czoła problemom stanowczo, szybko, choć delikatnie, pozostawienie spraw, których nie da się rozwiązać. To ostatnie jest szczególnie ważne, ponieważ trudne sprawy pochłaniają energię, ale i generują taką złą. Pytaniem zasadniczym jednak pozostaje kiedy kiedy dać sobie z czymś spokój? Otóż wtedy, gdy zamiast nadziei na rozwiązanie problemu, na przykład w związku, mamy życzenie, by tak się stało. Nadzieja bowiem bazuje na realnych, obiektywnych przesłankach. Na przykład partner postanawia ograniczyć ilość czasu spędzanego w pracy, abyś czuła się na pierwszym, a nie na dziesiątym miejscu w jego hierarchii. No i vice versa. Jeśli kończy się na obietnicach, to nie masz nadziei, ale życzenia. A te prowadzą donikąd. Dopiero zatem. Realistyczna ocena sytuacji pozwala podjąć decyzję, w którą stronę iść i jak szybko coś porzucić. Nowe sprawy, bowiem takie, które niosą nadzieję, nie pojawią się, dopóki nie pozbędziemy się tych złych i w tym cały ambaras. Można jednak wykonać jeden jeszcze ważniejszy ruch, taki, który nie tyle pozwoli ci wydobyć się z problemów, ale. Całkowicie ich uniknąć. Autor podaje przykład, kiedy miał się podjąć współpracy z kimś. Ten ktoś jednak wzbudzał emocje i uczucia dalekie od zaufania. Na samą myśl o współpracy musiał wziąć głęboki oddech. Koniec końców do współpracy doszło i był to koszmar. Miałeś kiedyś podobnie? Miałem tak kilka razy. Oczywiście nie mam na to żadnych badań naukowych, one mnie w tej chwili nawet nie interesują. Moje osobiste doświadczenie pracy z niektórymi osobami wskazuje, że ja po prostu od samego początku czasem wiem, że to nie to. Zarówno w miłości, jak i w biznesie. Czasem jednak wręcz przeciwnie i to jest to. Jeśli i ty masz przed ważną decyzją podobny odruch, tak jakbyś przygotowywał się na ciężką przeprawę, tak jakby całe twoje ciało mówiło, nie, naprawdę? Tak, naprawdę nie, to się w to nie ładuj. Oszczędzisz sobie kłopotów. Co zatem z tego wszystkiego jest najważniejsze? By od czasu do czasu robić porządki, takie osobiste, taki osobisty przegląd swoich spraw. Rodziny, pracy, przyjaźni, małżeństwa, rodzicielstwa. Wszystkiego, co dla ciebie ważne, co odciąga cię od Twoich dobrych celów. Sprawdź, czy są takie rzeczy. Zidentyfikuj bolący ząb i go wyrwij albo zapląbuj. Jeśli ten materiał był dla ciebie ciekawy, coś ci dał, polub go, zasubskrybuj kanał. Może nie można nas, subskrybentów, jeszcze liczyć w milionach, ale wierzę, że gdybyśmy się spotkali, to byśmy się polubili, jeśli wciąż mnie słuchasz. Dziękuję i do zobaczenia.